Rozmawiać zawsze możemy, nie ma problemu. Paweł Kasprzak, komentarz dla Obywateli News. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego komentarza będzie raport z mojego, co tu kryć, kolejnego zderzenia ze ścianą, a bohaterem będzie Szymon Hołownia. I niestety nie będzie to bohater pozytywny, w dość paradoksalny sposób, bo akurat Szymon Hołownia jest jedynym spośród liderów polskich partii politycznych, który już dwukrotnie przyjął nasze zaproszenie do otwartej, publicznej debaty. Paradoks oczywiście polega na tym, że mowa będzie dziś o tej deklaracji Szymona Hołowni, którą przed chwilą słyszeliśmy i którą on wygłosił w swoim z kolei komentarzu dnia, który, jak wiemy, codziennie wygłasza w internecie. Rozmawiać zawsze warto, powiedział Szymon Hołownia i zabrzmiało to tak i w takim kontekście było umieszczone, jakby rozmowa niewiele kosztowała, a słowa w niej były niewiele warte. No i otóż to moje zderzenie ze ścianą polega oczywiście na tych wszystkich próbach debat o Polsce, 150 pytań na 150 tygodni, jakie nas dzielą od najbliższych wyborów. Albo jesteśmy słowami obdarzani szczodrze, ale wtedy one się dewaluują, albo te słowa nie padają wcale. Tak czy owak, dzisiejsze Polaków rozmowy ostatnio jakoś nam się nie kleją. Zapraszam. Na przykład ja kompletnie nie rozumiem idei wskazywania przez obywateli, a nie przez partię na tym etapie kandydatów na przykład do Sejmu. W Senacie okręgi jednomandatowe sprawdza się, działa, jakoś żeśmy to zrobili. W Senacie jakoś żeśmy to zrobili, powiedział Szymon Hołownia i przyznam, nieco mnie to rozbawiło, na przykład z powodu tej pierwszej osoby liczby mnogiej, której użył formułując to zdanie, bo ona zdaje się świadczyć o tym, że Szymon Hołownia sam siebie zalicza już do tej klasy politycznej, do której należy również Grzegorz Schetyna, Borys Budka czy Włodzimierz Czarzasty, tej klasy politycznej, którą Szymon Hołownia konsekwentnie za bardzo wiele różnych rzeczy krytykował i krytykuje nadal, obiecując politykę nowej jakości, demokratyczną, obywatelską, bliższą ludziom. Ów pakt senacki, i to jest ważniejsze w całym tym przekazie, zawarto nie z nami, na przykład z wyborcami, ale zawarli go między sobą bossowie trzech partii opozycji, a dokładniej mówiąc najsilniejsza z tych partii, Koalicja Obywatelska, czy też Platforma Obywatelska, narzuciła go swoim partnerom. Efekty były rozmaite, jak pamiętamy, części tych miejsc kandydackich po prostu nie obsadzono. Na części wylądowali tacy ludzie jak w Warszawie Kazimierz Michał Ujazdowski, przeciw któremu miałem zaszczyt sam kandydować w proteście. Natomiast średnio w całym kraju pakt senacki w głosowaniu przyniósł stratę w głosach wyborców średnio na poziomie 5% w stosunku do tych głosów, które wyborcy oddali na partie opozycyjne w głosowaniu sejmowym. Mówię o tym, a każdy może się mylić, Szymon Hołownia też, ale mówię o tym w kontekście rozmowy i jej daremności, ponieważ kilka miesięcy temu dokładnie na ten sam temat z Szymonem Hołownią rozmawialiśmy w studio Obywateli News. Posłuchajmy. Niebezpiecznie się czuję, wchodząc na grunt, w którym wy się specjalizujecie od tylu lat, dlatego że przetestowaliście już w dyskusjach na temat jednej listy wszystkie możliwe kontrargumenty, umiecie je zbijać, walczycie o to od tylu lat, że to jest wasza specjalność, więc ja już nie chcę się tutaj nawet wystawiać, tak? Tak mówił Szymon Hołownia w otwartej rozmowie z obywatelami w grudniu 2020 roku, tuż przed świętami. Miesiąc później w swoim własnym komentarzu dnia, odpowiadając Pawłowi Kukizowi, brzmiał już w sprawach związanych z wyborami zdecydowanie bardziej stanowczo. Jeżeli prawybory, to prawybory mają sens w momencie, w którym jest miejsce, że tak powiem, jednoosobowe. Tak? Prawybory mają sens, kiedy rozmawiamy o wyborach na prezydenta, kiedy rozmawiamy o wyborach na senatora w jednomandatowym okręgu wyborczym. Hołownia powtórzył niniejszym właśnie coś, co słyszymy bezostannie przy innych tego rodzaju okazjach ze strony tych reprezentantów klasy politycznej, których Szymon Hołownia bardzo konsekwentnie od wielu miesięcy i trzeba powiedzieć bardzo celnie krytykuje za polityczny PR
i polityczną ściemę. No bo cóż, wybory jednomandatowe są w Polsce bardzo różnego rodzaju. Czym innym są wybory prezydenckie albo wybory samorządowe na prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów. One są dwuturowe. I wobec tego postulat prawyborów realizuje się w pierwszej turze, zwłaszcza w tej plebiscytarnej sytuacji boju z PiS, w którym no, do drugiej tury przechodzi ten z kandydatów opozycji, który uzyskał największe poparcie wyborców. Ale rzecz w tym, że dokładnie o tym samym rozmawialiśmy z Szymonem Hołownią w zupełnie inny sposób, niewiele ponad miesiąc wcześniej. Proszę posłuchać tego fragmentu, zwracając uwagę na momenty, w których no, logiczny skądinąd i konsekwentny Szymon Hołownia zdaje się albo przeczyć sam sobie, albo ulegać perswazji z naszej strony. Tytułem sprostowania. Włosi z proporcjonalną ordynacją ćwiczyli prawybory, zaczynając od dosyć absurdalnego z punktu widzenia ordynacji pomysłu, bo oni sobie wybrali Prodiego na lidera. Ale to niech mi pan powie w takim razie, dlaczego ma być tak, że ja mam konkurować z Zandbergiem i jeden z nas ma wygrać, co oznacza, że wcale, a potem jak jeden z nas wygra to miejsce na liście, to wcale nie oznacza, że ponieważ wygrał Zandberg i myśmy się tak umówili i on jest na liście, a mnie nie ma, to mój potencjalny elektorat pójdzie głosować karnie na Zandberga. To tak nie będzie. Mój elektorat w tej sytuacji będzie mógł zostać w domu i tak samo zrobić vice versa. Dlatego, że my się możemy dowolnie umówić, a ludzie w ten sposób nie myślą. To nie jest zero-jedynkowy wybór. Po pierwsze to jest tak, to Włosi też pokazali. To nie jest suma ogrze zerowej. Znaczy to jest tak, że jak Hołownia się zetrze z Zandbergiem i tylko jeden z nich przeżyje, to... Nie, no oczywiście, bo listę budują. Ten pojedynek to budują listę, jasne, że tak. Co zrobią zwolennicy Zandberga, jak wygra Hołownia? Otóż Włosi pokazali, że pójdą głosować. Nie wszyscy oczywiście, ale spora część z nich, co w innym scenariuszu byłoby nierealne. Na Prodiego głosowali wyborcy dwóch włoskich partii komunistycznych. To naprawdę tak. Jest odlot. Tak? Tak, tak. Głosowali, oczywiście, że nie wszyscy. Natomiast on dostał ich głosy, nie miał żadnych szans w starciu z Berlusconim, a wymiótł. Miał stabilną przewagę w obu izbach włoskiego parlamentu, co generalnie we Włoszech nie zdarza się za często. No więc jasne to jest w końcu, czy niejasne to, że da się zbudować otwartej, prawyborczej, międzypartyjnej konkurencji, jednak wspólną listę, która będzie miała tę przewagę nad gabinetowymi ustaleniami, że werdykt należeć będzie do wyborców i to ich poparcie będzie w prawyborach zmierzone. No jak widać, wszystko tu zależy od tego, z kim się rozmawia, w jakim kontekście ta rozmowa się toczy i na co można sobie w niej pozwolić. To będzie totalny chaos, to się po prostu nie sprawdzi i nigdzie na świecie się to nie sprawdza w takiej formule. A więc ja tego postulatu zupełnie nie rozumiem. No to jest już natomiast zwyczajnie nieprawda, co mówię z przykrością. Nie jest prawdą, że rezultatem prawyborów musi koniecznie być chaos. Nie jest prawdą, że to jest rozwiązanie nigdzie na świecie nieznane. I niestety Szymon Hołownia, jeśli nawet nie wiedział o tym jeszcze parę miesięcy wcześniej, to w tym studio w rozmowie z nami o tym się dowiedział. Charakterystyczne jest jednak też co innego, bo tu w tym studiu, w tej debacie, którą z Szymonem Hołownią prowadziliśmy, jego ostateczna reakcja na temat no, oferty, z którą do niego ja w każdym razie przyszedłem, była taka, że to się po prostu nie uda. Nie uda się mianowicie z tego powodu, że duże, aroganckie partie polityczne odmówią rozmowy, spróbują przemilczeć temat. Posłuchajmy. Bo mam interes do pana, całkiem konkretny. Obywatele RP oczywiście są tak kameralnym towarzystwem, jakim są. Natomiast my zapowiedzieliśmy i to zamierzamy zrobić, ja na pewno. Że będziemy próbować kandydować. Dokładnie według tego scenariusza, z którego ja wdałem się w tę awanturę z Ujazdowskim tutaj w Warszawie, raczej po to, żeby wymusić debatę i żeby uruchomić ten mechanizm, albo przynajmniej o nim powiedzieć, tak? Że dobra, okej, do Senatu powinien startować jeden, jasne, że tak. Żeby między innymi też pana zmusić do, czy pańską partię, tak? Rozmów o tym, jak uwspólnić tę listę. Więc proszę mi powiedzieć, czy mam konkurować przeciw Polsce 2050, bo szczerze mówiąc mam umiarkowaną ochotę, czy mam się do was zapisać? A możemy usiąść i spokojnie o tym porozmawiać poza warunkami debaty telewizyjnej, żebyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy, żebym ja pana poznał. Ale mi nie wolno.
Ja wiem, nie, nie wolno. To panu też nie wolno. To niech pan weźmie zarząd, niech pan weźmie wszystkich, których chce. Ja wezmę swoje zarządy. Usiądziemy i pogadamy, żebyśmy się poznali, bo pan mi proponuje małżeństwo, a jasne, jesteśmy na drugiej randce. Więc poznajmy się bliżej, zobaczmy, czy nam jest, gdzie jest nam ze sobą po drodze. I to nie jest kokieteria z mojej strony. Jeżeli ja wyjdę, to żebyśmy mieli jasność i powiem teraz, wzywam liderów do tego, żebyśmy razem zrobili listę, to wie pan, jaka będzie reakcja? Będzie głęboka cisza. Więc tego typu ruchy, to tylko na to zwracam uwagę, że punkt dojścia tak, natomiast trzeba to przygotować zupełnie, że tak powiem, gdzie indziej prowadzoną pracą polityczną, żeby nie przestraszyć tych, do których kieruje się wezwanie, bo oni nie są tak prostolinijni jak my. No, my, obywatele RP, mamy swoje doświadczenia w proponowaniu zawodowym politykom wspólnej listy wyłonionej naszymi głosami w prawyborach i z tego powodu ja w pełni podzielam tę ocenę, którą przed chwilą usłyszeliśmy z ust Szymona Hołowni. Taka właśnie będzie reakcja polskiej klasy politycznej. Aroganckie, wyniosłe milczenie, udawanie, że tematu nie ma. Rozmawiać zawsze możemy, nie ma problemu. Z przykrością notując kolejne dość bolesne zderzenie ze ścianą, to wszystko na dzisiaj, w dzisiejszym komentarzu. Do zobaczenia wkrótce.